Cześć, nazywam się Antoni Łącki i witam Cię w nowym segmencie PIO, czyli pytania i odpowiedzi. W dzisiejszym odcinku Mateusz pyta: ogólnie to zamierzam w przyszłości otworzyć firmę produkującą przynęty wędkarskie i dystrybucję. Mam produkty już sprawdzone, ale brakuje mi ostatniego kroku: kasy i większej automatyzacji, aby robić tego coraz więcej, mniejszym kosztem. Miałbyś jakąś propozycję? Mateusz, tak się składa, że mam taką propozycję, dlatego że od prawie 3 lat prowadzimy program Idea Zamień Pomysł w Biznes, w którym osoby, które mają pomysł na biznes i czy też produkt, czy jakąś usługę, którą chcą wprowadzić na rynek, uczymy te osoby, jak to zrobić. Także zaczynajmy. Powiedziałeś, że twój produkt jest sprawdzony. Czyli ja zakładam, że masz już produkt, który jest, istnieje fizycznie i już udało ci się go sprzedać i on ludziom się podoba. Jeżeli tak, to genialnie. To jest pierwszy krok, to jest tak naprawdę najważniejszy krok w takiej działalności. Przytoczę ci pewną historię Doroty, uczestniczki pierwszej edycji Idea Zamień Pomysł w Biznes. Myślę, że będziesz mógł się z niej bardzo dużo nauczyć. Więc tak, Dorota przyszła z pomysłem, który już miała w trakcie realizacji, w którym tworzyła zabawki dla psów. Tworzyła bardzo dobrej jakości zabawki dla psów, robiła to samodzielnie z rodziną w domu, mówiła, że cały dom miała zastawiony maszynami do szycia i samodzielnie te zabawki szyła. I jak to się zaczęło? Na początku wyprodukowała kilka zabawek. Kilka, dosłownie pewnie kilkanaście lub może kilkadziesiąt jej produktów i pojechała na targi dla psów. To są takie wydarzenia, gdzie ludzie, którzy są psiarzami, że tak powiem, przyjeżdżają i właśnie dzielą się też swoimi doświadczeniami, uczą się, kupują produkty dla swoich psów. I ona tam pojechała, czyli znalazła miejsce, w którym znalazłby się jej klient. Tutaj od razu nauka dla Ciebie, czy byłeś w takim miejscu, gdzie są Twoi klienci, czyli na przykład zlocie wędkarzy ze swoim produktem. To jest pierwszy krok, który możesz zrobić. Co się stało następnie? Następnie Dorota pojechała tam z założeniem, że no jeżeli coś sprzeda, to będzie super, naprawdę. Jeżeli cokolwiek zejdzie z tego produktu, to będzie świetnie. Natomiast co się okazało? Okazało się, że ludzie obecni tam nie dość, że wykupili absolutnie cały asortyment, jaki ona ze sobą miała, po prostu wszystko co do Joty, to jeszcze złożyli zamówienia na następne. Więc okazało się, że jej produkt jest na tyle dobry i na tyle jakościowy, że ludzie naprawdę go chcą. Więc co ona musiała zrobić? Dokładnie to, o co pytasz, czyli zwiększyć skalę swojego działania, czyli zacząć robić ich więcej. Natomiast co się stało później? Później stworzyła sklep internetowy, który był bardzo, bardzo prosty. To nie był żaden profesjonalny sklep. To wyglądało tak, że ludzie zapisywali tam się przez formularz i zgłaszali swoje zamówienie i ona po prostu na to odpowiadała i tworzyła produkty, które oni zamawiali. I to zwykle trwało naprawdę długo, ponieważ samodzielnie wykonywała cały czas całą pracę. Więc pytanie do Ciebie, czy masz na przykład już kanał dystrybucji, w którym chcesz go sprzedawać? Czy ludzie wiedzą, że jeżeli chcą kupić Twoje produkty, mają gdzie przyjść? Czy mają gdzie się pojawić? Czy mają gdzie zamówić te produkty? Naprawdę bardzo prosta strona internetowa, w której będzie po prostu co masz i po prostu jakiś formularz kontaktowy czy też telefon, żeby ludzie mogli się odezwać i powiedzieć, że to chcą. To jest krok kolejny, który powinieneś zrobić. No ale co się stało później? Co się stało, kiedy Dorota była już na tyle rozchwytywana, a właściwie jej produkt był na tyle rozchwytywany, że nie mogła już go po prostu robić samodzielnie? Bo stało się tak dlatego, że jej produkt był znacznie lepszej jakości niż produkty, które były robione masowo przez duże firmy produkujące zabawki. Więc też zastanów się, czy ty zwiększając skalę i wprowadzając większą automatyzację, nie spadniesz z jakości produktu, bo rzeczą, którą Dorota wygrywała nad swoją konkurencją, było to, że jej produkt był znacznie lepszy, był znacznie bardziej wytrzymały, był znacznie chętniej odbierany przez te zwierzęta. Więc pytanie, czy jeżeli ona od razu poleciałaby w dużą skalę, czy zaczęłaby robić tego znacznie więcej, to czy ten produkt dalej byłby tak samo dobry?
Natomiast absolutnie zgodzę się, że przychodzi taki moment, kiedy no niestety nie możesz już robić tych wszystkich rzeczy samodzielnie. Wtedy właśnie Dorota wynajęła biuro, w którym zatrudniła osoby, które właśnie robiły to samo, co ona wcześniej. Czyli same szyły te zabawki w ten sam sposób, jak i robiła to ona. Więc powiedzmy, jeżeli jedna osoba mogła zrobić jedną zabawkę na pół godziny, no to już pięć osób mogło zrobić na pół godziny pięć takich zabawek, więc było tego pięć razy więcej niż wcześniej. I tutaj pytanie do ciebie, czy ty jesteś w stanie nauczyć kogoś, czy dać komuś miejsce, stanowisko pracy, w którym ta osoba będzie to robić? Czy to jest wykonalne? W jaki sposób ty teraz wykonujesz produkt, o którym ty mówisz? Czy właśnie jest to możliwe do przeskalowania? Bo najprostszy model skalowania to kiedy ktoś powtarza jedną czynność, duplikuje to, co robi poprzednia osoba. Dorota najpierw sama robiła te zabawki, następnie zatrudniła osoby, które dokładnie w ten sam sposób robiły te zabawki jak ona. I teraz może zatrudnić tych osób 5, 10, 15, 100 i wszystkie osoby będą musiały robić to w taki sposób jak ona. Oczywiście tam pewnie wejdzie też standaryzacja tego, żeby nikt żeby jakość produktów robionych przez jedną osobę nie odchodziła od innej. Ale jeżeli chodzi o zwiększenie skali produkcji i automatyzację, to musisz się zastanowić, jak ty możesz to przeskalować, bo ja nie wiem, w jaki sposób ty to robisz, w jaki sposób ty to tworzysz. Produkcja jest na tyle ciekawą rzeczą, że można to robić naprawdę albo ręcznie, albo mieć technologię, która to tworzy, więc to jest w zależności od tego, w jaki sposób robisz to ty. I teraz jeszcze pytanie do ciebie. Czy ty chcesz być osobą, która jest i producentem, tak jak Dorota, i zajmuje się dystrybucją? Czy ty chcesz być tylko i wyłącznie producentem? Bo jeżeli wybierzesz drogę taką jak Dorota, czyli będziesz chciał być i producentem, i dystrybutorem, w takim razie musisz zadbać i o produkcję, i o to, żeby ktoś to sprzedawał. Czyli tam wchodzi też obsługa klienta, czyli ktoś musi to na przykład mu wysłać. Ktoś musi zajmować się reklamacjami, ktoś musi odpowiadać na pytania odnośnie produktów. To jest już znacznie inny dział, aniżeli tylko produkcja. Natomiast jeżeli tylko chcesz zająć się produkcją, co też jest w porządku, to jest wszystko zależne od tego, co ty chcesz z tym robić, to musisz znaleźć osoby, które będą to dla ciebie sprzedawać. I teraz pytanie, może to być osoba taka jak handlowiec, która będzie chodzić po ludziach i to sprzedawać, chociaż w tej branży bym to raczej odradzał. To może być miejsce takie jak sklep wędkarski, w którym ty po prostu będziesz miał swoje produkty, w którym twoje produkty będą obecne i ludzie będą mogli je w tym sklepie kupić i będą wiedzieli, że o, to są produkty firmy X, twojej firmy, i one są jakościowe i można je dostać właśnie w tym sklepie. Możesz jeszcze zrobić coś innego, dogadać się z firmą, która robi już jakieś produkty związane z wędkarstwem i dodać do jej asortymentu swój produkt, żeby pod jej marką sprzedawać produkt, który ty wytwarzasz. Tylko teraz pytanie właśnie, na czym ci najbardziej zależy? Czy na stworzeniu swojego brandu, który będzie tworzył ten produkt i będzie rozpoznawalny i będzie wszystko robił samodzielnie, czy raczej po prostu fabryki, czy też miejsca produkcji takiego produktu, który będzie później dostarczany i zamieniany w cokolwiek innego. Bo powiedzmy, produkty takie jak, nie wiem, mięso, czy jakieś parówki, czy jakieś sery są bardzo często robione przez jedno miejsce, jedną fabrykę, jedną wytwórnię i później pakowane osobno dla Biedronki, osobno dla Lidla, a wychodzą z tego samego miejsca, natomiast są w innych opakowaniach, pod innym brandem, natomiast w środku jest dokładnie to samo. Więc zastanów się, czy chcesz właśnie robić to, czy chcesz robić to w taki sposób, że ty zajmujesz się wszystkim. A co jeżeli chodzi o dofinansowanie, żebyś miał więcej pieniędzy? Przede wszystkim zastanów się, na co są ci te pieniądze potrzebne. Ponieważ jeżeli ktoś daje ci pieniądze, to on będzie chciał coś w zamian. I albo będzie to udział na przykład w twojej firmie, jeżeli w nią uwierzy, albo zwrot tej inwestycji w postaci zwykłej wypłaty pieniędzy z powrotem, z nawiązką pod koniec terminu, na który się umówicie. Natomiast nikt nie da ci pieniędzy tak po prostu, dlatego że podoba mu się twój produkt, albo dlatego, że cię lubi, no chyba, że twoi rodzice, albo ludzie, którzy naprawdę darzą cię ogromną sympatią. Natomiast zwykle, kiedy ktoś daje ci pieniądze, oczekuje czegoś w zamian, więc także moją radą, to jest mój prywatny pogląd i możesz z nim zrobić, co chcesz. Ja uważam, że lepiej iść powoli, ale wszystko sponsorować z własnej kieszeni, zbierać ten kapitał powoli i zwiększać tą produkcję stopniowo, aniżeli dostać zastrzyk gotówki i stracić na przykład kontrolę nad swoją firmą. Więc
co ja bym ci zalecał, podsumowując te wszystkie rzeczy, które przedstawiłem? Przede wszystkim, żebyś był cierpliwy. Żebyś nie nastawił się na to, że teraz w rok nagle ty zbudujesz ogromną firmę, która będzie budować twoją przyszłość i to będzie po prostu od tak. Biznes to jest maraton, a nie sprint, więc ja bym nastawił się, tak jak Gary Vaynerchuk mówi, że przez 6 lat w twoim biznesie nie wydarzy się nic dobrego, nic wspaniałego, nic co pozwoli ci żyć na lepszym poziomie. Że powinieneś oszczędzać te pieniądze, że powinieneś inwestować je w biznes, że powinieneś żyć skromnie i wszystko pakować i cały czas wolny, jaki masz, spędzać właśnie w tym biznesie. To też oczywiście zależy od tego, jakim czasem dysponujesz, czy pracujesz gdzieś na ten etat, czy masz jakieś źródło pieniędzy, w którym możesz się utrzymywać, zanim twoja firma nie zacznie zarabiać, czy już możesz wypłacać sobie jakieś pieniądze ze swojej firmy, dlatego że zarabia ona wystarczająco dużo. To w zależności od tego, w jakiej sytuacji finansowej jesteś. To jest raz. A dwa, to przede wszystkim zacząć robić. Powiem ci tak, że dużo osób bardzo tworzy strategie, tworzy różne plany, według których chce, żeby ich biznes działał. Natomiast te plany bardzo często kończą się tylko i wyłącznie na zaplanowaniu ich. I mało osób przemienia te plany w faktyczne działania. Więc ja bym prosił cię, żebyś znalazł balans między planowaniem, a faktycznie robieniem tego, co zaplanujesz. Bo dużo osób 90% czasu spędza na tym, że czytają na przykład książki o tym, jak rozwinąć biznes, czy też słuchają różnych porad na temat tego, jak rozwinąć swój biznes, a natomiast tego biznesu nie rozwijają. A to powinno być tak, że ty robisz te wszystkie rzeczy, uczysz się, planujesz, rozmawiasz z ludźmi, ale większość czasu poświęcasz na to, że ty faktycznie robisz coś w tym biznesie, czyli albo tworzysz swój produkt, albo szukasz ludzi, którzy pomogą ci ten produkt stworzyć, albo szukasz wspólników, albo tworzysz miejsce, w którym będziesz to sprzedawał, albo rozmawiasz z ludźmi, którzy będą to sprzedawać dla ciebie. Także pamiętaj, robienie jest zawsze ważniejsze niż strategizowanie, planowanie, uczenie się. Te wszystkie rzeczy, nie chcę, żebyś zrozumiał to jako spychanie ich na margines. Natomiast znacznie więcej korzyści przyniesie ci faktycznie wykonanie jakiejś czynności, czy to wykonanie telefonu, czy to stworzenie czegoś na kartce, czy to stworzenie czegoś w internecie, czy też rozmowa z jakąś osobą, niż zaplanowanie, że ty to zrobisz. Bo może się okazać, że te plany zmienią się naprawdę o 180 stopni po jakimś czasie, dlatego trzeba być też elastycznym i mieć świadomość tego, że nie wszystko będzie iść zgodnie z planem. Więc to są moje porady dla ciebie, Mateusz. Daj znać, jak się do nich odnosisz, czy ci pomogły, czy coś jeszcze powinienem rozwinąć, a to już jakby załatwimy sobie na naszej grupie. Natomiast jeżeli wy macie jeszcze jakieś pytania i chcielibyście je zadać, to koniecznie dołączcie do naszej grupy, którą mamy na Facebooku, w której zadajecie pytania, a ja chętnie odpowiadam na nie właśnie w postaci takiej jak ten film. Link jest w opisie. A jeżeli ty wyciągnąłeś lekcję z tego filmu, jeżeli był on dla ciebie wartościowy, koniecznie daj mi łapkę do góry, to bardzo motywuje do robienia większej ilości materiałów. Napisz w komentarzu, co zapamiętałeś najbardziej, może coś było niejasne, może coś powinienem lepiej rozwinąć i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia, cześć!